Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę z The Sims 1 i ostatnio skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy z naszego domu chlew. Tak. To był chlew. Jest nadal chlew. Myślę, że nawet chlew to jest zbyt łagodne powiedzenie na ten pierdzielnik. Dobra, wracamy z pracy o godzinie 15. Nie wiem, czy dostajemy jakiś awans, chyba raczej nie. A jednak, dobra. Ratuje nas ta kasa, bo musimy zapłacić rachunki z miejsca. O wielku mowa, weź kolejne rachunki. Nawet dwa. Robimy kolejną miksturę. Żółta. Nie pamiętam, co robiła żółta. 69360. Boże, ile oni mają tego, to ja nie wiem. Zapisujemy to. To chyba niewidka była, prawda? Nie, inwersja osobowości. Dobra. I wróciliśmy do tego, co było. Rób kolejną miksturę. Niebieska, niebieska. Ale ją sobie wykorzystamy potem. Mamy wszystko w sumie wystarczające na następne awanse. Dobra, ale tobie jest potrzebny sen, to idź spać. Nie będziemy ryzykować. Idź pcia. Musisz się dobrze wyspać. Musisz się dobrze wyspać. Dobra, ty się już wyspałeś. Co mnie oszukujesz, dziadu? Zjedz śniadanie. Nie spal chałupy znów. O, akurat jesteś blisko, to weź prysznic. I wypij miksturę, ale musimy zasejwować przy okazji. Ja się boję tych miksturek. Od tamtego momentu. Idź do pracy, no teraz to musisz awans dostać, kolejny. Bierz go ty, Grisie, bierz go ty, bierz ten awans. I zaczynamy wychodzić na prostą, naprawdę już mamy 700 dolców, teraz jak awans wpadnie, już w ogóle będzie zarąbiście. Tylko widzę, że tam chyba były lepsze godziny pracy, bo były na wieczór. Łatwiej można było sobie towarzystwo uzupełnić, a tutaj już niestety nie. Świetnie! Dostajesz awans, nowe stanowisko, instruktor spływów. Sterujesz tratwą poskakującą na spienionych przez katarakty w wodach rzeki płynącej w Sim Canyonie. Miejmy nadzieję, że jesteś w świetnej formie. Jeśli ktoś ma ci zapłacić za taką przejażdżkę, twoja kondycja fizyczna musi budzić zaufanie. Poza tym tratwa w każdej chwili może zostać uszkodzona, więc umiejętności techniczne są równie wysoko pożądane. Pracujesz od 9 do 15 i zaczynasz natychmiast. Dziś udało ci się zarobić 325 simoleonów. Ponoć, przynosisz to do domu premię w wysokości 650. Jezu, mamy 1650, możemy rachunki opłacić. Super! Opłać rachunki, żeby już nie było. I od razu robisz kolejną miksturę. Ta mikstura nam dupę ratuje, serio. Ile zarabiamy tym dokładnie? 200? 325. Wow. Kondycja na poziomie czwartym. Żółta, naprawdę. Żółta chyba nie była niebezpieczna. Inwersja. Zielona była niebezpieczna. Zielonych już nie piję. Pomarańczowa. Nie wiem, co pomarańczowa dawała. Ta ma czapkę niewidkę. Dobra, też nie jest niebezpieczna. Czyli żółta i pomarańczowa jest bezpieczna. Żółta jest bezpieczna, czerwona nie pamiętam, co robiła, więc zapiszemy. Zaraz przyjdzie do nas pani policjant. Zapytać, co my tu odpierdzielamy. Ktoś się we mnie zakochał. Maja, dzień dobry, akurat mamy dwóch. A nie potrzebowaliśmy dwóch. Gotuj. Rób te napoje magiczne. Panoramix. Niebieska, dobra. Akurat, bardzo mi to za pan gra. Zjedz sobie obiad. Majka, kurwa, to było dla mnie. Wyproś, wypierdzielaj. Pożegnaj się. Pomachaj. I nara. Wypiłaś mi moją miksturkę, dziadu, garbaty. Pożegnaj się z nią, idź sobie. Pożegnaj się, pomachaj. Ja pierdzielę, ale nam spartoliła to, no. Czemu goście mogą pić nasze mikstury? To jest pytanie za milion dolców. I szybko rób miksturę, mam nadzieję, że będzie niebieska. Niebieska, uff. Nie! No jesteśmy w dupie, jak nie będzie teraz niebieski, to jest lipa. Niebieska, dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Zapisujemy grę. A samochód będzie o godzinie
8 czy 9? 8. Wypij ten napój. Dobra, nie jest źle, leć już. Patrzcie, jaką mam brykę teraz piękną. To mnie energia jest na maksa, cutie comfort. To da się bez problemu uzupełnić, więc sobie to uzupełnimy. Zaraz przyjdzie jeszcze pani policjant na pewno, sędzicie. Mamy dwóch przyjaciół. Nie jest źle, bo to jest potrzebne potem w awansach. I zatrudnimy sobie chyba panią sprzątaczkę, wiecie, bo tu się naprawdę robi chlew. Tu się robi chlew. Więc tak, zatrudnimy sobie najpierw sprzątanie. Ile tam było? 10 za godzinę. No dobra, jestem w stanie zapłacić. Pebelu. Niebieska? Zielona, nie pije jej. Oj, w sumie dobrze się stało, naprawdę. Pierwszy raz jestem zadowolony z tego, że to wybuchło. Pierwszy raz jestem z tego bardzo zadowolony. Włącz, usiądź. Pomnę sobie tą rozrywkę. Przygotuj kolejny napój. Wiem, że w sumie spędzamy tutaj mnóstwo czasu. Wyłącz. Staram się w jakiś sposób nam zapewnić byt. Nie wiem, czy nie podzielę tego po prostu, że dorobi się jakieś tam mamony. I dopiero będę was na jakieś szczegółowe momenty zapraszał. No, ale zobaczymy, jak to się będzie w sumie przyjmować. Podejść śniadanie? Nie, zjedz śniadanko. Za godzinkę. Idź szybko, siusiu. Wypij. Dobra, jest świetnie. Nie ma nikogo w domu, hahaha. Ha, ha. No jak to? Przecież nie było nikogo w domu. Ile ty zainkasujesz? No i dużo zainkasujesz, coś mi się wydaje. Spędzisz kilkanaście godzin. ...1142. Od groma ty zainkasujesz za to wszystko. Ćwicz, robimy kondycję na poziomie trzecim. No nie, jednak tak dużo nie było. 5 godzin chyba pracowała. Że... Dajesz, tygrysie. Dawaj na poziom drugi, dawaj na poziom drugi. No weź, naprawdę. Zrezygnować w takim momencie? Ty byś się wstydził. Rób siusiu, weź prysznic, idź pcia. Mamy niebieską miksturkę zrobioną, więc luz. Nie będziemy aż nad to odwalać. Nie ma sensu. Dobra, starczy ci. Jest śniadanie. Dobijesz? Dobiłeś, pięknie. Teraz możesz posprzątać, zrobić siusiu. Wziąć miksturkę. O, i zajebiście, idziemy do pracy. Teraz to musisz dostać na awans, naprawdę musisz. Ej, w sumie jak ona tu sprząta, to nawet takiego sypu nie ma. Jak się tych karaluchów pozbywa? Jest dobrze. Ej, gdzie jest mój awans? Gdzie jest mój awans, ja się pytam. Ja tu powinienem mieć awans w tej chwili. Niebieska, świetnie. No i tak to można robić. Ćwiczymy kondycję nadal. Ćwiczymy kondycję. Chyba ci się chce, no dobra, idź. Możesz być śpiący, masz intensywny dzień, czy miałeś. Więc ci nawet pozwolę, a co mi tam? Niech stracę. Niech stracę. Trzeba rachunki opłacić znów. Ale serio, zaczynamy wychodzić na prostą. To jest w sumie dobry znak. Dobry znak. Czemu gotowanie mi w ogóle nie wpada?
Więc tak. Krzysiu, prysznic, jest śniadanie. Nie zdążysz raczej. Wypij napój. O, kamera mi uciekła. No dobra, i tak na zielonym poleciało. No gdzie? Czemu ty mi tak tutaj kary wlepiasz? Przecież co ja zarobię, to ci oddaję. Co ty tam robisz? Sprzątasz, posprzątałaś, pięknie, dziękuję. No i w końcu to jest porządek. Naprawdę robi się przyjemnie. Dobra, czego jeszcze potrzebuję? Niczego z tego, co widzę, nie potrzebuję. No i to jest, dostajesz awans. Nowe stanowisko, sportowiec ekstremalny. Zimą snowboard, rower górski wiosną, kajaki latem, a jesienią deskorolka. Jesteś całorocznym profesjonalnym sportowcem. Strategia zwycięstwa na pewno zyska, jeśli popracujesz nad logicznym rozumowaniem. A ponieważ spalasz ogromne ilości kalorii, warto zainteresować się ugotowaniem. Pracujesz od 9 do 15, zaczynasz natychmiast. Jeśli udało ci się zarobić 400 dolców, simoleonów, przepraszam, przenosisz do domu premię w wysokości 800. No pięknie. Przyjacielu. Przyjacielu, zaczynasz po prostu zarabiać pieniądze, a nie jakieś ochłapy. A to dzięki tobie, mój drugi przyjacielu. Żółty, żółty, żółty. Co robił żółty? Inwersję osobowości, z tego co pamiętam. Tak. Jeszcze możesz zrobić jeden napój. Zielony. To już możesz przestać, bo i tak to sprzedam. Zjedz obiad, a ja tobie robię tak. Ja już nie ryzykuję. Mówcie o mnie, co chcecie. Ale ja już nie ryzykuję. Wolę stracić. Ups, przepraszam. Potem mi pyknął. Wolę stracić, niż mieć potem problemy. To teraz dziad. Twój horoskop radzi ostrożnie planować spotkania w tym miesiącu, bo możesz otrzymać pewne zaskakujące informacje. Miło mi. Gotowanie 1. Żółty. Inwersja osobowości znów. Chyba już będzie dupa z dzisiejszego awansu. Chyba to nic już nie da. Tak do trzeciej. Korzystaj. W sumie nie musisz się nawet myć. I przygotujesz napój. Niebieski, proszę. Niebieski, 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 niebieski. Jest. I wiecie co? Od razu sobie kupimy półkę na książki. Wiem, że ją sprzedałem w tamtym odcinku. A może jeszcze gotowanie zaliczymy? Nie liczę na to, ale może. Udało się. Dobra. Wypij napój. No i znów 500. Ja nie wiem, ja utrzymuję sam to państwo chyba, naprawdę. Sam to państwo utrzymuję, no ale i tak jest wurf, no tracimy tylko... Kurde, trzeba trzech przyjaciół. Tracimy tylko stówę, więc nie jest jeszcze źle. Ale teraz naprawdę może bym się wstrzymał jednak z tym doprawianiem naszej dziury ozonowej. Bo i tak nie mamy trzech przyjaciół. Musiałbym zaprosić chyba tego Henryka. Henryk Kania radzi. Włącz sobie TV. Kolejne rachunki do zapłacenia. Miło. Zyska wpadła. Dobra, wyłącz to, bo nie chcę więcej na rachunki płacić. Weź prysznic. Zjedz obiad. Albo wiesz co? Zadzwońmy po Henryka. Henryk, zadzwoń. Zaproś. Bardzo chętnie, ale zrozum, właśnie czekam na listonosza. O 19.15, no, jesteś świnia. Podrywam ci żonę. Nazwałbym to inaczej, ale już nie chcę być chamski. Nie chcę być chamski. O, ktoś tu śni, o pani Mai. Ho, ho, ho. Dobra, starczy ci. Gotuj miksturkę. Kolejna logika jest niebieski, dobra. Zjedz lekkie śniadanko. Potem sobie skorzystamy. Nawet sobie możesz pooglądać trochę telewizor. Proszę. Pooglądaj sobie telewizorek. Wyłącz go potem, żeby z tych rachunków nie nawaliło.
Pokazujesz te rachunki. Kurde, nie chciałem, żebyś to zrobił, baranie. Baran jesteś. Dobra. Idź pracuj. Nie wiem, czemu one same robią, co chcą. Czy to jest w opcjach coś, co... O, jest wolna wola, dobra. Ja nie chcę wolnej woli. Ewentualnie, nie wiem, da się tu zamykać jakoś pokoje. No, karaluchów nie sprzątnęłaś, panna. A dobra, to jeszcze mopem tu zmywasz. Umyj tak, ładnie, ładnie. I w końcu się pozbyliśmy karaluchów, naprawdę, jest dobrze. Od razu przygotowujesz napój. 400 symolonów to nie jest za dużo, nadal. Dobra, nie masz prawa teraz tego ruszać. Jest lekki obiad. I zadzwonimy po Henryka. Henryczku! Henryk, zadzwoń. Zaproś. Jasne, duszę się już w tych czterech ścianach. U ciebie zawsze jest tak miło. No ja mam nadzieję. Patrz, nawet podam obiad. A co mi tam? Masz, proszę, proszę. O, cyk. Podejdź tutaj. Pozdrów. Uściśnij dłoń. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? O zainteresowaniach. Rozmawiaj o psach. Rozmawiaj o kotach. Lubisz psy czy koty? Nie lubisz psów. Dobra, ty lubisz koty pewnie, tak? Weź sobie talerz, porozmawiajmy razem, tak, bla, 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 bla. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Co ci dałem tu? Chcę być twoim przyjacielem, Henryk. Bądźmy przyjaciółmi, proszę. Daj prezent, daj krasnala trawnikowego nawet. Daj prezent, kolejny krasnal. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Ile mamy? 30. Nie będziemy się całować, przepraszam, ale nie chcę. No, dawaj, 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 dawaj. Rozmawiamy dalej, ja cię muszę... Tak, mamy przyjaciela, dobra, teraz już możesz wypierdzielać. Pożegnaj się. Pomachaj. Przytul, masz. Żebyś się nie czuł samotny. Idź sobie stąd. Pij. I teraz nam spadnie za to, kurde... wymagania, jeżeli chodzi o robotę. Korzystaj. Weź prysznic. Chwila, zaraz będziesz miał przejebane. Wypij napój. I jedziesz do roboty. Jedź do pracy. Masz wszystko, czego potrzebowałeś, więc mam nadzieję, że teraz będziesz miał awans kolejny. Musimy dużo zarabiać. Dużo, 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 dużo. Bardzo dużo. I my bardzo dużo zarabiać. Dobra, już posprzątałaś, nie? I może zaraz sobie jeszcze pojedziemy na stolikę po zwierzaczka? Co by na to? Będziemy mieć przyjaciela? Zdajesz awans, nowe stanowisko pilot awionetki. Pilotowanie tego antyku wymaga dużej wiedzy technicznej, szczególnie jeśli zamierzasz przedrzeć się przez gęsto zasłoniętą chmur i bezpieczną... Przepraszam. Szczególnie jeśli zamierzasz przedrzeć się przez gęstą zasłonę chmur i bezpiecznie wylądować w nieznanym terenie. Zadbaj też o kondycję na wypadek, gdyby powrót tym samym środkiem lokomocji okazał się niemożliwy. Oczywiście większe niebezpieczeństwo wpływa na wyższe zarobki. Pracujesz od 9 do 15 i zaczynasz natychmiast. Udało ci się zarobić 475 simoleonów, przynosisz też do domu premię w wysokości 959 simoleonów. Mamy 2500, jest super. I wiecie co? W sumie jesteśmy słabo przybojowi, dobra. To nie było tematu. Będzie żółty. Różowy. Różowy jest chyba miłosny. Ale ja tu muszę zapisać, bo nie chcę tego nagrywać po raz kolejny. Naprawdę nie chcę, bardzo nie chcę. Frankenstein, Shire jest przeręcznym potworem, świetnie. Będę wszystko psuł, prawda? No, rozwalił telewizor, świetnie. Rozwalił wszystko.
I Kiber, i ja. Nie masz co psuć już pewnie, co? Już? Kończyło się? Ja pierdzielę. Bez jej. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Przepraszam cię bardzo, co to miało znaczyć? No i może byśmy ci kupili jakieś lepsze łóżko? To byś się szybciej wysypiał? Jakieś super. Bo to, które mamy, ma wygoda 7, energię 7. A to, które bym chciał kupić... Wygoda 9, energię 10, wystrój 3. Osiem, dziesięć, dziesięć, pięć. No to by było najlepsze, ale kosztuje 5000. Jeszcze nas nie stać. Ale będzie nas kiedyś stać. Zobaczycie, że jeszcze taką chałupę tu odpieprzymy bez kodów, że... wszyscy się porąbiemy po prostu, posramy. Miałem innego słowa, ale niestety wyszło jak wyszło. Sprzątnij, napraw. Korzystaj. Weź prysznic. Ugotuj napój. No jak? To się będziesz bawił teraz tym. Nie zdążysz. Nie zdążysz, przyjacielu, nie zdążysz. I coś jest jeszcze, póki jeszcze możesz. Kuchenki nie zepsuł, na szczęście. Dobra, jest jeszcze jedna. Idź do pracy. Na zielono jest, prawda? Jest. Średnia. Technika 4 i trzeba już 4 przyjaciół. Matko boska, skąd my ich weźmiemy? Ja tylu ludzi nie znam tutaj. Dobra, nie jest tragicznie. Napraw ten cholerny telewizor. Masz problemy ze sobą ewidentnie. Właśnie prąd pieprznie się skończy w ogóle całkowicie gra. Już? To do spania. To do spania. Nie zupełnie wam, że się naprawdę chujowo czuję. Tragedia, to raczej nie COVID, ale... Ale jest źle, ale przynajmniej będę już na środę i czwartek odcinki. To się w sumie cieszę. Trochę się przymusiłem, ale wyszło w sumie dobrze. Poglądaj sobie. Skorzystaj, weź prysznic i nadal oglądaj. Dobra, już nie pooglądasz sobie, zjedz szybko. Zdążysz? Nie zdążysz pewnie. Dobra, jest też na zielono. Udało nam się. Tylko oczywiście telewizora nie wyłączył. Musi się odświeżyć. Nie rozwal, proszę nie. Zielona lipa. Tutaj obraz. Wyłącz, ja to sprzedaję, bo ja zielonych nie pijam. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, zielone niedojrzałe. I zgadzam się. Niebieski, tak. Zapisz. Wypij napój. No ale i tak nie ma w sumie szału, bo nam rozrywka siada. Wypij. No rozrywki potrzebuje. Chyba mu kupimy zaraz komputer, wiecie? Sobie tą rozrywkę nabiją. Wyłącz to, przygotuj kolejną miksturę. Niebieska, dobra. Nie ma tragedii. Dobra, to w takim razie może zajmijmy się trochę budowaniem, co? Bo tak teraz graliśmy non-stop przez 40 minut. W sumie 24 w tej chwili. I nic jeszcze nie zrobiliśmy. Może w końcu po prostu zainwestujmy w jakieś lepsze rzeczy. Chociaż ja bym chciał to łóżko. Ja bym chciał to łóżko za 5000. Ale szybko się go nie dorobimy. Ile on kosztuje? 248. No jeszcze nie ma opcji. Chciałbym coś sprzedać, a tego nie chcę robić. Co z elektroniki? Lepszy telewizor. 3,5.
Jakiegoś grata możemy kupić w sumie. Zawsze lepsze to niż telewizor. 1000. To kupmy mu jakiegoś grata. I mu jeszcze jakieś krzesło obrotowe. A niech mnie zaszalejemy. Masz. Tak jak do komputera. W dawnych czasach. Wód to warstwo wydalania. Dobra. Skorzystaj. My zdążymy zrobić. Czego nam to było potrzeba? Technika i kondycja. Kondycję możemy zacząć robić. I technika, poziom 4. Dobra. Na sztaludze chyba też się da, prawda? Nie, to jest inwencja. Ucz się techniki. Ale potrzebujemy 4 przyjaciół. Kurczę, my tylu nie mamy, więc może pojedziemy na stolkę i zapoznać? Co by na to? A to kondycja jeszcze jeden punkt. Fuck. Energia? Energia, uff. No do pracy, mój drogi. I zaraz zrobimy sobie wyjazd na... Albo nie, pojedziemy po kota, o! Pojedziemy po kota. Bierzemy kota. Wracamy i jedziemy taksówką po kota. Kupimy kotka. Stać nas. Wezwij taksówkę. Dobra, kadabrowa nie. Zwróć po taksówkę, zeszło biznesu nie. Wezwij taksówkę. Zwiedzaj starówkę. Kurde, nie pamiętam, chyba starówka. Czy do miasta? Do miasta. Jedziemy. Jedziemy kupić kotka. Tak, to tu. Dom handlowy po jeziorze mieści się w samym centrum, a znajdziesz tu miejsce, gdzie zjesz, sklepy, ubrania oraz nieco ruchu. Całej rodziny przyjąć dołącz do tłumu. Pamiętam, gdzie to było. Dobra, jedziemy tu najpierw. Jedziemy kupić kicie. Jedziemy kicie kupić! Czy jest tu gdzieś coś, gdzie mogę kupić? O papugi. Ej, naprawdę nie ma tutaj? Ej, no to mnie to nie interere. W taksówkę, gdziekolwiek. Ale lipa. Ale lipto, no tu mogę kupić kotka? Tu same rybki, ej! To gdzie ja mogę zwierzaczka kupić? Jestem ślepy, bo w sumie powiem wam, że troszeczkę mi na oczy pada. Kup złota rybka. Ja nie chcę złotej rybki, ja chcę zwierzaczka jakiegoś innego. A nie wiem, czy nie trzeba przypadkowo zrobić sobie samemu tak jakby sklep i dopiero wtedy się da kupić. No to dupa, straciliśmy tylko kasę. Trudno. W następnym odcinku zrobię, ale nie, o w sumie Henryk Tiffany. Ściśnij dłoń. Albo tego. Pomachaj. Gdzie ty jesteś? No. Musimy poznać ludzi. Rozmawiaj o zainteresowaniach, rozmawiaj plotkuj, rozmawiaj o zainteresowaniach. Rozmawiaj, rozmawiaj. Ale przecież ja z tobą nie byłem tutaj. Dobra, będziemy mieć innych przyjaciół. Przyjaciół można sobie bez problemu narobić. Rytul po przyjacielsku. Nadal porozmawiajmy o zainteresowaniach, co jest najbezpieczniejsze. Rozmawiaj, 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 rozmawiamy. Rozmowa wrze. Ja nie wiem, czemu ty nie uważasz tego za rozrywkę? Flirtuj. O, mam przyjaciela. Zajebiście. To teraz ciebie. Zaliczymy każdą laskę w tym mieście.
A wiem, ty masz problem ze sobą. Ale nuta. Poflirtujemy jeszcze? Zapytaj, co cię interesuje. Ej, Tiffany, co cię interesuje? Co tam się stało? Ktoś coś rozwalił. Czy ty się zeszczałaś? Czy ja się zeszczałem? Irytuj, odejdź. Dobry mnie brat spoliczkowałeś, przepraszam cię bardzo. O co ci chodzi, kolego? I pani Schmer ma tylko 22, naprawdę? Jezu, tragedia jest. Dobra, Henryka przeprosimy, będzie dobrze. Idziemy do domu. Bo może nie, jeszcze poczekajmy, bo zaraz będzie w sumie praca, więc... Czego ty potrzebujesz? Wydalenie. Gdzie są toalety? Czy w ogóle są toalety? Są toalety. Korzystaj. Coś zjemy może. Da się coś tu zamówić? Im danie. Nie no, dobra, wszyscy bogaci to my nie jesteśmy. Dobra, i teraz wracamy do domu, bo już minęła 9, ale wydaje mi się, że i tak będzie godzina normalna, w sensie to, co wyjechaliśmy. Ale wolę nie ryzykować. Czemu już mamy dwóch przyjaciół, przepraszam bardzo? Ej, Iwonka, ty nas wała zrobiłaś. Jak mogłaś? Tak, jest 16:37. Idź spać. Idź spać, nie płacz. No, coś się włamuje? Czy znów szczur, czy kret, czy inne biedostwo? Tego nie wiem. Skunks, dobra, teraz już wiem. Dobra, może ci starczy. Nie umyj ręce, tylko skorzystaj z toalety. Weź prysznic, zjedz obiad i włącz sobie na chwilę telewizję. Umyj się tak, wypłutuj jajka. Się nie spal. Aha, chyba już rachunki znów przyszły. Ej, ale ty masz przecież komputer, dziadu. Zapomniałem o komputerze całkowicie. Pomarańczowy czy czerwony? O! Kolejna osoba się zakochała, super. Dobra, ale pożegnaj się. Miło było. To była tylko chwilowa słabość. No, pożegnaj się z nią, kurde. Kim ty jesteś w ogóle? Monika Papuszko, Dorota Kumpel. O, jest, pożegnaj się, pomachaj. Nie chcę się łaskotać, do widzenia. Liczę na niebieski, niebieski, dobra. Nie! Nie! Dobra, szybka kupa i już wychodzę, uspokójcie się. Już, ręce trzeba umyć, koronawirus jest przecież. Jezu, było na niebiesko już, no. Muszę szybko zdobyć tego czwartego przyjaciela, bo zaraz nam tamci zaczną odchodzić. Technika i kondycja, dobra. Pamiętać. Naprawiasz tak, przyjedziesz z miejsca. Bez żadnego gadania ani dyskusji. No tak, pies się zeszczął przy niej, oczywiście to już olała. Świetna pani sprzątaczka. Dobra, naprawiaj to. Raz, raz. I robisz kolejny napój. Niebieski, żółty. Inwersja osobowości. Idź spać. Nie mruk przez sen, bo ci nic to nie da. Po prostu weź się, chłopie, w garść.
Ewidentnie musisz się wziąć w garść. Nie ma innej opcji. Dobra, już się wyspałeś. Ile można spać? Oj, kochani, naprawdę. Ciężki przypadek nam się trafił. Rób kupę. Weź prysznic. To powinien być papierosek, dwójeczka i do roboty. Jest niebieski. Może będzie rozrywka. Oczywiście, że nie. Niebieski, dobra. No i oczywiście dupa. Aj. Dobra, przynajmniej sobie pogramy chwilę jeszcze. O, ta rozrywka to tak idzie, jakbyś chciała, nie mogła. O, 250 simoleonów, nie jest źle. Dlatego chciałem zostać. Zawsze to 2,5 stówki do przodu. Ja bym się cieszył za 2,5 stówy. Ja bym się bardzo cieszył. Za 2,5 stówki to ja mogę, bez problemu. A komputera oczywiście też nie wyłączył. Ja nie wiem, no co serio jest jakaś kopia mnie, że nie wyłącza komputera. A żeby aż tak? Żeby aż tak? Nie spodziewałem. Chyba mi się film wyrenderował przy okazji. Ja ci poradzę, że zwierzak stoi na drodze. Dobra, przygotuj napój. Niebieski, ma być niebieski. Jest niebieski. Czy ty masz Downa? Teraz to już ci nie pasuje, tak? Teraz ci nie pasuje. Jak zepsułeś, to już ci nie pasuje. Co, sparzyłeś się i do tego? Dziwny jest ten człowiek. Dziwny. Dobra, koniec. Przygotowuj napój. No co nie? Jedz sobie obiad nawet. Patrz, pozwalam ci zrobić sobie jedzenie. Jedzenie. A niech mnie, nawet sobie pograj chwilę, proszę. Żeby nie było, że jestem złym opiekunem. Tylko tu napój. Niebieska, proszę. A-a. Nie? A-a? Dobra, prześpij się jeszcze chwilę. Starczy ci spania. Prysznic, czy wsiku prysznic. Jezu, jeżeli nie skończysz tego napoju przygotowywać, to będzie problem. Nie, skraszowało się! Nie, nie zapisałem tyle progresu! Moi drodzy, zapomniałem zapisać. Zapomniałem zapisać. Dobra, ale wiecie co? Ja to nadgonię, żeby nie było. Nadgonię następnego odcinka, będziemy w tym miejscu. Jestem zły. Jestem bardzo zły. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcji i ocenie filmu. Trzymajcie się. Grał do was Shiro. Hej, hej.